W galerii u bibliotekarek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumi otwarta została wystawa malarska pana Marka Wróbel. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku urodził się w 1956 roku. Dyplom uzyskał w 1984 roku w pracowni profesora Kejstuta Berezińskiego. Jacek Kotlinowski o Marku Wróblu mówi, że porwał się z paletą na słońce, aby rozświetliło swym blaskiem nie tylko malowane pejzaże, lecz przede wszystkim farbę wyciskaną z tubki. I tak rzeczywiście jest. Patrząc na pracę artysty, poza tą jasnością widzimy inne spojrzenie na rzeczywistość. Jego prace pobudzają naszą wyobraźnię do interpretacji zamysłów artysty. Malarstwo płynące z głębi mojej duszy, wrażliwości. Tak jak wspomniałem, tutaj nie za bardzo mnie interesuje świat otaczający, oczywiście jeżeli chodzi o twórczość, bo żyjemy w świecie współczesnym i musimy sobie zdawać sprawę, w jakim świecie jesteśmy. Natomiast moje malowanie i to, co jest na zewnątrz, to są właściwie dwie różne sprawy. I dlatego mówię, że to jest tamta epoka, bo współczesny świat, gdzieś ta wrażliwość została dosyć mocno przykurzona i odbiorca poszukuje sensacji, poszukuje epatowania czymś, jakimiś dziwnymi historiami, wydarzeniami. Twórcy często prześcigają się w bulwersowaniu, czy obrażaniu, czy w skandalach obyczajowych, czy jakichś innych. W tym ja nie uczestniczę na pewno, to jakoś do mnie nie dociera i nie rajcuje mnie to w żaden sposób. Prace Marka Wróbel mogą konkurować z wirtualną rzeczywistością. Wystawa prac galerii u bibliotekarek będzie czynna jeszcze przez 2 tygodnie.